Witam serdecznie hodowców, zarówno hodowców, jak i hodowczynie. Jesteśmy w miejscowości Łupki, to jest tutaj koło Gliwic na Śląsku, u kolegi pana Joachima Malek. Tutaj po prostu przyjechaliśmy po sezonie lotowym. Pan Joachim lotuje już długo gołębie, około 40 lat. Ma bardzo dobre wyniki. No, w tym roku zmienił oddział, ale to już kolega wszystko opowie. Także jesteśmy po lotach starych, po lotach młodych i pan Joachim opowie nam, jaki wynik zrobił w tym roku. No i tam takie ciekawostki, będzie miał gołębie też najlepsze młode na sprzedaż, także zaprezentujemy je i oddaję głos koledze. Witam szanownych kolegów i koleżanek. Moje nazwisko Malek Joachim. Lotuję, tak jak pan Piotr powiedział, od tego roku w oddziele 0106 Radzionków, a ostatnio lotowałem przez ostatnie ponad 30 lat w oddziele 0146 Pyskowice, też z bardzo dobrymi wynikami. Można to wszystko oczywiście obejrzeć zawsze na naszych stronach typu 0106 Radzionków czy tam oddziały Pyskowice. No i powiedzmy, w tym roku był, myślę, stary i młody, był bardzo sezon moim zdaniem udany, nie tylko, że pod względem strat, pod względem wyników. Małe straty bardzo myśmy tu mieli na Śląsku, powiedzmy z 96 gołębi na młode zostało prawie 80, także procentowo bardzo małe straty. Co do starych lotów, tak samo z koło 100 na spisie prawie 80 zostało. Na stare, w nowym oddziele na 164 członków zrobiłem trzecie miejsce z serią 15-8 powyżej 500. 20-10 powyżej 300 i 10-5 maratony. Na młode loty serią tylko 15-8 w Radzionkowie, 155 hodowców, na spisach było około 7300 gołębi. Udało mi się wylatać najlepszego lotnika oddziału 6-6 z Pyrzycami 401, bo myśmy mieli lot, zawsze zresztą oddział Radzionków, lot Pyrzyce ma do mistrzostwa oddziału. Zrobiłem wicemistrza oddziału. To tutaj na młode są te listy, tak? Na tutaj listy właśnie są te młode, tak. No to pokażemy młode, na chwilę, tylko dwa loty listy, takie wybrane. Tutaj jest lot listy. Akurat 9 września, Nowa Sól. To tutaj na 4000 gołębi czy ponad, to o, tak jest, pokażemy, to widzę, aha, te na zielono zaznaczone, tak. To jest lista akurat, o, tutaj. Także pierwszy, drugi, czwarty, piąty, szósty, 13, 15. 80 wkładanych, 57, 8. Aha, 80 wkładanych, 57 w konkursie. 8 w 15. A z drugiego lotu to jest 27 sierpień, Siechnice. To jest drugi lot konkursowy. Aha, to jest 87, 47. 87, 41 w konkursie. No i tutaj jak 6 pierwszych. Też 6 pierwszych. I później... Ciekawostkę z tego lotu, bo myśmy lecimy w rejonie, gdzie jest 430 hodowców, to jest 5 oddziałów, to w tym samym locie, bo od pierwszego lotu do ostatniego lecimy rejonem, to tu w rejonie było 9100 gołębi, też te 6 gołębi było w rejonie pierwszym. Aha, 6 pierwszych gołębi na 9000 gołębi. No to jeszcze przy okazji, jak już jestem, pokażę tylko na stare jeden, taką widzę książeczkę tu z maratonu. Na stare to jest maraton drugi. A to jest maraton drugi. Maraton akurat. Drugi. I też jest pierwszy, trzeci, czwarty, później jest, no tak jak zaznaczone tutaj jest, 10, 18. Tak. Przeciwko to jest chyba 1627. 1600 gołębi szło na ten maraton, nie? Tak. No ale to na stare to już pan opowiadał właśnie na panie Joachim na ten. A jaką metodą jeszcze? Metodą oczywiście lotuję totalnego wdowieństwa, z tym, że od połowy sezonu, bo w moim przypadku akurat moje gołębie samczyki są słabsze. Samice dużo lepiej latają, lepiej brylują i od połowy sezonu powiedzmy samce roczne przeważnie zostawiam w gojniku, żeby samica przyleciała do gojnika, partner został w domu. I to lepsza motywacja, samica się lepiej czuje. Także od połowy co to gdzieś 8-9 lot, tak to robię i to zdaję egzamin. Ale czyli w tym roku 2018 zmiana oddziału, no w sumie taka odważna, bo w tamten oddział był mniejszy, czyli tutaj większa konkurencja, podjął pan decyzję, żeby po prostu... Decyzja mnie już kusiło to od tamtego roku, można powiedzieć od 2017, ale nie udało mi się to załatwić, ale w tamtym roku był lot przejściowy, bo zgodnie z regulaminem w czwartym roku kadencji, w trzecim roku kadencji
hodowcy mogą przychodzić bez żadnego problemu, bez żadnego podpisu prezesa oddziału i tak dalej. I nas tam, powiedzmy, przeszło paru więcej. A moja decyzja była podjęta tylko dlatego, że oddział jest mały i w tym oddziale niestety władze oddziału nie chcą lecieć w Brukseli, nie chcą lecieć Pyrzyc 400 km. Ja te loty lubię, chcę być na 1000 km, chcę być na 400 na młode, chcę być praktycznie wszystkie loty tamto. Nie było możliwości tego wykonania. No tak. I podjąłem decyzję przejścia do bardzo dużego oddziału, praktycznie największy na Śląsku, nie wiem czy w Polsce. 164 lotujących, 200 ponad jest nas zapisanych. Także decyzja była, myślę, jak najbardziej trafna. No i te wyniki się jakoś tam udało porobić, ale głównie nie chodzi o te wyniki, ale jest konkurencja większa, jest tych koeficjent, jest dużo lepszy. Czyli został pan zmotywowany też do lepszej pracy trochę i większa konkurencja i na laurach nie ma co po prostu spoczywać. Tak, jak pan Piotr mówi, że jak się zmieni oddział, czy zmieni się, jest to lepsza motywacja, bo ja już jestem troszkę, już tych lat lotuję ze 40 i coś nowego, większa motywacja, bardziej sprężanie, no i jakoś się udało. A propos nowego oddziału, nowego sezonu i takich tych, to też tutaj pan podjął decyzję taką, że w tym roku zmienił też firmę, jeśli chodzi o preparaty, tak? Suplementy tak. dla gołębi. I w związku z tym też, bo generalnie inne lata zawsze miałem jakąś produkcję, miałem od doktora Myszkowskiego, też tam się jakoś tam sprawdzały. Potem jeden rok leciałem praktycznie bez żadnego programu, a w tym roku jako nowy oddział i jako nowe wyzwanie podjąłem decyzję, bo to w internecie człowiek siedzi tam, cały czas coś tam płacze, co by coś lepszego udoskonalić. I podjąłem decyzję, że kupię sobie produkty z Greenplaya. Zestaw ten chyba drugi tam był, bo tam pan Jabłoński ma dwa. Tak, ten z lewą. Ten drugi chyba na stare z tego wziąłem. I jak widać po tych wynikach, można to wszystko oczywiście posprawdzać. Produkty też są bardzo dobre, dużo produktów jest na ziołach. Jest na przykład taki produkt, ten Balans Elektrolit jest bardzo dobry, lubią to gołębie pić. I nawet kiedyś taki numer miałem, że kiedyś gotowałem herbatki, takie zwykła herbatka na rozrzedzenie krwi i tak dalej, taka za 9 zł. Do tego dałem łyżkę miodu, jakieś tam pół cytryny. A teraz jak jest ten produkt, ten Balans, ten Elektrolit, nie daje tego, bo nie jest to potrzebne. Od razu jest kał związły, jest od razu puch tam puszczają, wieczorem już po locie, czy w poniedziałek rano, jest bardzo dobre. Tak, no przejdziemy teraz do pokazania tych gołąbków, które pan tutaj, że tak powiem, ma na sprzedaż i żeby je pokazać. To są moje najlepsze lotniki, jakie w tym roku na młode mi się udało wylatać. O, przepraszam. To jest samiczka, najlepszy lotnik oddziału radziąków na 7300 gołębi na spisach. 6-6 konkurs. Tutaj będzie lepiej widać, panie Joachimie, bo tak. Moment, może tu lepiej ją. O. 6-6 konkurs. Koeficjent w kategorii F 7,82. O, teraz dobrze widać. Ile koeficjent ma? 7,82 koeficjent na wystawę w kategorii F. Także. Piękny gołąb. Pierzy się teraz troszkę więcej, ale jak wiadomo, gołąb się musi wypierzyć ładnie, żeby był. Myślę, że i one będą do wystawy. One będą na jakiejś aukcji, jeszcze nie wiem na jakiej, ale na pewno będą. Jakby ktoś chciał zadzwonić albo coś się zapytać. No, panie Joachim na końcu poda numer telefonu, to można zadzwonić i się zapytać. Dobra, to zobaczymy jeszcze. To jest pierwszy lotnik oddziału. To jest gołąbek. To jest gołąbek, który był po 5 lotach drugim lotnikiem oddziału, ale na te Pyrzyce 401 km nie odważyłem się go dać, bo to jest gołąb sprowadzony. To jest piękna samiczka. Samiczka i ona ma koeficjent jeszcze lepszy, ma 6,43 do kategorii F. Także była raz pierwsza na oddział chyba, raz tam chyba piąta czy szósta. Także jest fajny gołąbek. Po 5 lotach w oddziele była druga, a na 6 lot nie dałem, no i spadła tam niżej. No i to wszystko będzie do kupienia na aukcji. Tu widzę, pan Joachim sięgnie z tego gołąbka, ja pokażę tutaj opuch. Widzę tu puchary.
są na półkach. Tak akurat pokażę tutaj, że tak powiem, pana Joachima taki. No to są puchary. Tutaj też tu pan trzyma karmy, tak? Karmy, wszystko. Czyli to jest taki kącik dla gołębi. Czyli wszystko. I ten cały, w ogóle ten cały dół tu jest poświęcony generalnie gołębi. Tutaj widzę, o tu, żebyśmy nie byli gołosłowni, tutaj są karmy, to są produkty. Wszystkie produkty Greenplaya. A Cebulo Mix to jest ten nowy produkt. Tak, też jest bardzo dobry. Ten Elixtrim też jest bardzo fajny. Tak, to jest nowość, to dopiero pan Joachim testował, bo te produkty sprzedaży. No, ale na razie się to wszystko sprawdza, także są to fajne rzeczy. Dobrze, o tych produktach dwóch, Elixir i Cebulomix, powiemy trochę później. Na razie pokażemy dalej gołąbki. Tak, to jest następny gołąbek. Chyba 14 czy tam 17 lotnik oddziału. Pierwszego lotu tylko nie ma. Cztery ostatnie ma razy ze 400. Samiczka piękna. Koeficjent nie wiem, tam ma chyba z 22. Ale do tego oczywiście potem na tej aukcji będą wszystkie rodowody wypisane. Będzie można wszystko sprawdzić. Listy są na oddziele. U nas są listy na 0,106 radzionków, nawet z numerami, bo nie. Chociaż ja uważam, że jak są z numerami, też się nie ma co wstydzić. Trzeba to pokazać, a poza tym jak są listy konkursowe z kodami, to mi się też nie podoba, bo niektórzy mają kody. Jak się do kodu zadzwoni, to powie, że nie mogę ci tego dać, bo zabronione i nie wiem nic. Tak. A my są transparentni w tym oddziele. Szklarka ładna, i wszystko widać, także gołąbek jest bardzo fajny. No ale teraz pierzemy, wiadomo, ale chociaż tak pokrótce, żeby tylko zobaczyć sobie. Ale za miesiąc czasu myślę, że będą już dużo lepsze. A to są samczyki, trzy samiczki, a tu są to trzy samczyki, nie? Tak. Tu jest gołąbek, on jest też był pierwszy. On był pierwszy na oddział, to jest 356 chyba numer. 356 numer. Tak, 356 numer. On miał wyprzedzenia 3 minuty nad gołębiem oddziałowym, a drugi gołąb oddziałowy też był mój. Także maszyna, ja to nazywam tego gołębia, to jest samczyk bardzo duży. Gołąb naprawdę rakieta. Był chyba trzeci z tych pyrzyc, a na liście jest chyba 33 na 1728 gołębi. Fajny gołąbek. W mojej linii takiej, bo tam ja mam gołębie praktycznie swoje, można powiedzieć. Możliwe, że jak ktoś zadzwoni, będzie chciał się poza... Jak... To kwestia jest... Co do młodych, powiedzmy... A ten połowy też rok, właśnie ładny sam przykład. Połówek to jest tej linii mojego połowego, tego takiego 200-496. Takiego asa. To jest też tam chyba 16 czy 17 lotnik oddziału. 5-5. Raz był chyba drugi na oddział. Mój też był pierwszy. To jest ten 43-52. Ja zadałem panu Joachimowi takie pytanie, że czy nie szkoda mu sprzedawać takich mutków, a pan Joachim powiedział, że no ma za dużo gołębi, to jakie ma sprzedać najgorsze? No po prostu dokładnie zaskoczył mnie tutaj, także fajnie to, bo niektórzy to pozbywają się raczej do tych średnich czy najgorszych, a pan Joachim powiedział, że jak coś sprzedać, to coś konkretnego, albo wcale, ma tych gołębi za dużo i po prostu... Zostało tego dużo i muszę to zredukować. Ale będzie sprzedawał te najlepsze po prostu. A będzie sprzedawał te najlepsze z listy konkursowej, tak jak będzie tam widać na liście i można sobie tam to obejrzeć, można te gołębi ponumerowane. Też ma 5-5 ten gołąbek. To jest gołąb, można powiedzieć, samczyk jest od mętli. Tych moich rywali ze 106 z Radzionkowa, samczyk jest oryginalny mętel, a samica jest moja. Także też się udał gołąbek. No, na aukcji będą dokładne zdjęcia. Tam są opisy, zdjęcia porobione, także wszystko będzie opisy, można będzie obejrzeć i będzie można zadzwonić. No i to jest na razie wszystko, no mamy wszystko tyle. Dobrze, a my teraz jakby króciutko tylko ja opowiem, już my opowiemy. Tu jeśli chodzi o ten produkt Cebulo Mix, to jest taka nowość z czerwonej cebuli, zioła, korzeń dziewięciu sił. To już hodowcy zapoznają sobie w katalogach, będziemy mieli. No i taka nowość jeszcze jest Elixir. To jest też właśnie... Acerola. No. Tak, acerola pomaga się lepiej, żeby żelazo się lepiej wchłaniało. Także tu jest żelazo w składzie, dosyć dużo tego żelaza. No i są zioła, ale głównie chodzi o tą acerolę. Ona pomaga po prostu, żeby lepiej to się wszystko wchłaniało do po prostu do organizmu, tak? Te żelazo szybciej się wchłania i także pan Joachim te produkty na modę też podawał, testował. Akurat teraz ten Elixir ja dowiozłem. Także po prostu... No ale to bliżej jeszcze wszystko na stronie będzie. Te produkty niedługo będą na sprzedaży i oczywiście, co jest ważne, te produkty będą do kupienia na wystawie ogólnopolskiej i na olimpiadzie w Poznaniu. Także ten Elixir, no to jest taka nowość, ale to już jest naprawdę...
jeśli chodzi o produkt. Zresztą ten cebulomix też jest istotny, bo na piórach tak nie lecą, panie Joachimie, prawda? Tak, młode się przytrzymują i... ładnie. Przytrzymują. Teraz troszkę mniej tego się daje, wiadomo, że. No tak, no teraz to już głównie chodzi o ten eliksir, nie? Chodzi o te pierzenie, dokładnie. Tak, tak, bo eliksir jest żelazo i to wszystko i tutaj. To wszystko, żeby mocne pióra były, ładnie się świeciły. Także pierzymy teraz gołębie. Także drodzy hodowcy, no tutaj panie Joachim jeszcze poproszę o numer telefonu, pan powie swój. Jak... Tak, 0605 076 819. Dobrze, no to także na stronie też jeszcze będzie ten numer, jak ktoś będzie chciał zadzwonić. Aha, jeszcze młode, drugi ląk 2019 będzie też pan może sprzedawał, tak, ewentualnie jakby ktoś zadzwonił. Tak, część będzie do sprzedaży, bo pierwszy już mam zamówiony, a drugi będzie do sprzedaży, także można zadzwonić, zapytać. Na pewno nie będą drogie te gołębie, bo u mnie nie zależy specjalnie na jakiejś super cenie, tylko chodzi o to, żeby zarabiały gołębie, powiedzmy, na swoją karmę, na swoje produkty. Tak, pan Joachim jest skromnym hodowcą, także hodowcy się zdziwią, ale po prostu dopowiem, że to jest na 40 lat lotowania. To jest pierwszy pana Joachima filmik, jeśli chodzi, no pierwszy nagrany filmik, także też powiem szczerze, żeby tu nie było, przypadkowo się zapoznaliśmy, bo dzwonili do mnie hodowcy z sąsiednich oddziałów, zamawiali z firmy Greenplay towar i wszyscy powoływali się, że no po prostu pan Joachim na tym lotuje i bardzo fajnie, i oni też chcą te preparaty. No i siłą rzeczy ja do pana Joachima zadzwoniłem, no i tak po prostu zapytałem się, czy ewentualnie firma może umieścić pana w katalogu, ewentualnie jakiegoś najlepszego lotnika zdjęcie, a pan Joachim mówi, że owszem, nie ma żadnego problemu i jeżeli będę przejeżdżał, czy ten, to możemy nagrać filmik na YouTubie, ponieważ jest bardzo z tych preparatów zadowolony i przy okazji ma na sprzedaż modę. Także to nie jest, drodzy hodowcy, żadna reżyserka, czy żaden ten, tylko po prostu spontaniczny filmik taki nagrany. Także przede wszystkim pan Joachim jest bardzo uczciwym, skromnym hodowcą. Także mówię, 40 lat, żadnych filmików, żadnych nic. Po prostu podjął taką decyzję, że wstąpił do nowego oddziału, no i ma za dużo młodych, chce sprzedać i chce opowiedzieć o tych preparatach. Po prostu dlatego też, że hodowcy i tak w sąsiednich oddziałach wiedzą, także nie ma nic, nie ukrywa. Także. Drodzy hodowcy, to kończymy ten filmik, żeby nie przedłużać, z hasłem dobry lot, dobre wyniki na 2019 rok. Tu numer telefonu jest podany, także z mojej strony to wszystko. Ja też dziękuję bardzo. Do widzenia, do usłyszenia na wystawach, na ogólnopolskiej, na olimpiadzie. No i dobry lot. Dobry lot.